Fundacja Suchar, folwark Batorówka. Szanowny Panie, uprzejmie dziękuję za zaproszenie na otwarcie Polsko-Węgierskiego Parku Przyrodniczo-Historycznego folwark Batorówka i uroczystość odsłonięcia tablicy z okazji setnej rocznicy podpisania dramatycznego dla Węgrów traktatu Trianon. Jestem Panu niezmiernie wdzięczna za ogrom pracy włożony w stworzenie folwarku, bowiem jako atrakcyjna destynacja turystyczna Batorówka będzie jednoznacznie służyć popularyzowaniu wspólnych wartości historyczno-kulturalnych, przedstawiając zwiedzającym bogate polsko-węgierskie dziedzictwo. Wyrazami szacunku serdecznie pozdrawiam Orsoja Zuzanna Kowacz, ambasador Węgier. Osłabieni po pierwszej wojnie, po rewolucji komunistów w 19 roku, Węgry zostały zaatakowane z trzech stron, ponieważ weszły Rumunia, z południa Serbia, ze wschodu Rumunia, z północy Słowacja. I po tych zajściach nastąpiło w 1920 tak zwane haniebny traktat pokojowy, podczas którego Węgry zostały okrzyknięte jako kraj przegrany i zostały
obkrojone praktycznie od 2/3 swoich historycznych ziem. Z tej kotliny Karpat, której od ponad, której ponad 1000 lat należała do nich i króla, i która w zasadzie w sposób geograficzny, nawet nawet geograficznie kształtowane kształt tego terenu wskazuje na to, że to jest, powinno być jedna, jedna ziemia, jedno królestwo, i tak też było przez ponad 1000 lat, no to stracili 2/3 swoich terenów i 1/3 ludności węgierskiej, która zamieszkiwała tereny, przy czym ta granica nie została w żaden sposób pociągnięta z uwagi na ludność zamieszkałą. Były to wyłącznie, wyłącznie jakieś pomysły tych nieszczęsnych państw, które decydowały w tym. I to nie byli Węgrzy. Tych lat 20-30, w którym Węgrzy żyli, to była ogromna trauma. Po II wojnie siłą rzeczy ponownie nastąpiła ta sama historia jak po I wojnie. Węgrzy dalej nie mieli najmniejszych szans na samostanowienie się na tych swoich ziemiach. No jest to do dzisiaj niezagojona rana. Chociaż od dobrych 10 lat już może na Węgrzech, tak jak już Bartek wspomniał, zastąpiła tą traumę narodową, zastąpiło myślenie inne, ponieważ 4 czerwca, w dniu podpisania tego traktatu, ogłoszono, że będzie to obchodzone jako święto wspólnoty Węgrów, wszystkich Węgrów na całym świecie, ale w szczególności w Kotlinie Karpat. Dzień wspólnoty i dzień przynależności narodowej tych ziem do siebie, więc próbują łączyć, a nie dzielić. Węgrzy bardzo się starają na swoim terenie wszystkim mniejszościom narodowym dać bardzo szerokie prawa, których zresztą w żadnym z tych krajów sąsiednich, ani Słowacji, ani Rumunii, ani w Serbii nie otrzymują Węgrzy tam mieszkający. Nazywam się Stefan Batory, w którym 15 grudnia 1848 roku generał Józef Bem objął dowództwo nad powstaniem w Siedmiogrodzie. Mamy, jakby ktoś nie wiedział, gdzie to jest, jest nasz drogowskaz polsko-węgierski. Napisy na drogowskazie nie wskazują, że Psków był polskim miastem na przykład, tylko że był związany z polską historią. I zapomniałem powiedzieć, jako też węgierski akcent, chociaż jak się okazało, niektórzy dopiero wczoraj się dowiedzieli, że chłopcy z placów broni książkę mówią, że węgierskiego autora. No więc, ponieważ dosyć niedawno, może 2 tygodnie temu, w dorosłości oglądałem Chłopców z placu broni, zainspirowany przez moich węgierskich doradców, takich nieformalnych znajomych. Dlatego ten plac, żeby był również bardziej przyjazny dla dzieci, ma typ imię kapitana Nemeczka. Kapitana, bo on w zasadzie w momencie śmierci, czy pośmiertnie został kapitanem, a zawsze chciał być bardzo awansowany, a nie zwykłym szeregowcem. Więc tam na górze też jest tabliczka jego pamięci. Czyli kolejny węgierski akcent. Król, jakbyś mógł odrobinę swojego rumaka tutaj przedstawić. Bo ze względu na to, że gościmy tutaj dzisiaj no, dwóch Węgrów, jeden bardziej budapesztański, drugi siedmiogrodzki, dlatego zwracam się do Was, abyście za chwilę odsłonili tą tablicę, zrywając te... tak. Syrena bije nawet. Gotowi? To dajcie sobie komendę, my jesteśmy gotowi, tak? Otevřít! Ognia!
że staniemy.